Cześć kochani. Cześć kochani. Witamy na kanale u Abi i Romy. Po uprzywremam się. Dzisiejszy odcinek będzie kręcony na pewnej inwestycji. Znacie ją, byliśmy tutaj kilkukrotnie. Dzisiaj Wam opowiemy o następnych etapach remontu. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami, subskrybujcie nasz kanał. A tymczasem zapraszamy. Idziemy do mieszkania. Zapraszamy. Nasza ulubiona inwestycja, na której tutaj się dzieją niesamowite rzeczy. Pierwsza rzecz, o której chciałyśmy Wam powiedzieć, to jest łazienka. Znacie ją, widzieliście, pokazywałyśmy Wam odchód liniowy Unidrain. Widzicie już go w tej chwili zamontowanego. Z odpowiednim spadem. Została skuta podłoga, został zrobiony odpowiedni spad. O tym mówiłyśmy. Brakuje jeszcze folii w płynie i dopiero potem będą kładzione płytki. Zostanie ona położona niebawem. Mamy tutaj również następną rzecz, jak widzicie, zmiany w instalacji elektrycznej, które też zostały poprzesuwane gniazdka pod projekt Agnieszki Szalbierz Design, która tutaj te wszystkie rzeczy ponanosiła na plan. Idziemy. Przechodzimy dalej. Tutaj sterty gruzu, jak to na budowie. Tak. Widzicie sufit. Na suficie się również zadziało i mamy tutaj stelaż zrobiony, który co ma Agnieszko spowodować? Tak, stelaż i sufit podwieszany został wykonany po to, aby ukryć przewody, rurki, różne kable od klimatyzacji. Mhm, bo mamy w tym mieszkaniu klimatyzację, ponieważ jest to mieszkanie na ostatnim piętrze, tak, gdzie na pewno będzie tutaj ciepło, więc tutaj widzimy przewody od klimatyzacji. Tu będzie jedna klimatyzacja, która będzie schładzać tę sypialnię. Kolejna klimatyzacja. Idziemy. Tutaj widzimy przewody. Będzie w tym miejscu nad drzwiami i też będzie schładzać pięknie cały pokój. I ostatnia klimatyzacja. Będzie w tym miejscu. W salonie, który jest osłoneczny. Salon, jadalnia i kuchnia razem. Które są bardziej nasłonecznione, mają wielkie, duże przeszklenia, także bardzo dobrze. Południowy zachód. Tak. No i upał, który jest trudny do zniesienia tak naprawdę. Tak. Przechodzimy, Agnieszku, dalej, bo tutaj również się zadziała kwestia w Twoim projekcie, że została wydłużona ta ścianka. Co jest powodem wydłużenia tej ścianki? Ta ścianka miała jedynie 113 cm długości. Zaplanowałam tutaj wielką taką zabudowę stolarską, gdzie będzie lodówka, piekarnik, mikrofalówka. No i zliczając już te wymiary, czyli piekarnik 60, lodówka 60, wychodzi nam 120. W związku z czym wydłużyliśmy ściankę do 121 cm. 1 cm luzu na płyty stolarskie, które nam tak ładnie bok zamaskują i pozwolą na luzie zabudować całą tę wnękę. Będąc już w kuchni, mogę również pokazać elektrykę, która też już jest przerabiana. Też jest zmieniona, widzicie, są porobione nowe wyprowadzenia. Tak. To też jest również podprojekt, który robiłaś, Agnieszko. Zapewne tutaj będzie gdzieś miejsce na gniazdka elektryczne. Tak, tutaj te u góry gniazdka, które pokazuję właśnie palcem, to są gniazdka, które będą nad blatem. Zostały też wykonane zmiany w wodzie, tak, w wodkanach, tutaj dokładnie. I teraz widzimy, że właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym Ty przed chwilą stałaś, będzie z lewo zmywak. Zacięłam się. Następnie dokładnie, odprowadzenie do zmywarki. Jest też już gniazdko przygotowane. Następnie, tak, dokładnie. Zawsze robię je nad wodą dla bezpieczeństwa. Następnie mamy. Następne gniazdko? Tak, to jest pod płytę. Tak, piekarnika tutaj nie będzie, bo piekarnik będzie właśnie na tej ścianie tutaj, dokładnie w tym miejscu.
Następne gniazda podejrzewam takie. To są już wszystko na robocze gniazdka, dokładnie. I jeszcze tutaj wyżej to jest gniazdko pod okap albo pod inne urządzenie, które po prostu nam pozwoli wydobyć ten cały zapach, parę wodną. Tak, tak. Widzimy, Agnieszko, że elektryka poszła pełną parą, natomiast pojawiło się również coś takiego jak siatki. Na tej inwestycji została położona siatka, ponieważ zaczęły pękać nam ściany, tak? I inwestor zażyczył sobie, żeby to zniwelować. Żeby to wzmocnić dodatkowo, tak. Pęknięcia się pojawiły, budynek jest nowy. To nie jest tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Takie pęknięcia się pojawiają i zastosowaliśmy tutaj. Tak, dokładnie. Spójrzcie, jest to siatka, została wzmocniona właśnie ta ściana tą siatką. Tak, mamy normalnie tak jak się wykańcza ściany, czyli jest tynk, dodatkowo jest po prostu ta siatka i gładź polimerowa. I dzięki temu mamy piękne, gładkie ściany. Co więcej, częściowo wyglądają one już jak wymalowane, ale one jeszcze nie są wymalowane. Będą jeszcze szpachlowane i będą wyrabalowane. Już są wyszpachlowane. Tak. Właśnie dzięki tej gładzi polimerowej możemy już kłaść na to farbę i... Czyli następny etap na tej inwestycji to podejrzewam... Wykańczanie narożników tutaj. Dobrze Pani, przebrnęliśmy na tej inwestycji przez temat elektryki, ścian, UniDrain odpływu. Myślę, że w pigułce Wam opowiedziałyśmy o tym, co lubicie. Remonty to nasza pasja. Inwestycja dalej będzie się posuwała z etapami, o których będziemy Wam mówić. Na bieżąco. Oczywiście. Kochani, mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Że pomoże Wam w Waszych remontach, że powiedziałyśmy Wam wszystko, co będziecie mogli wykorzystać u siebie. A jeżeli czegoś nie dopowiedziałyśmy, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie w wiadomościach prywatnych, mailujcie, dzwońcie, odzywajcie się, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Odpowiemy chętnie na każde pytanie, a tymczasem do zobaczenia. Pa! Pa.